Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmiku na moim książkowym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki Karoliny Kopiarz, Zapach Szczęścia. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Pascal i jest to naprawdę bardzo piękna powieść, druga już w dorobku tej autorki. Książka wydaje się być lekturą lekką, łatwą, przyjemną, taką idealną na wakacje. Ale nie jest tak do końca, ponieważ ta książka ma drugie oblicze, ma drugie dno, a ja chciałabym Wam opowiedzieć o obu tych obliczach, obu tych twarzach tej książki. Głównymi postaciami jest kobieta i mężczyzna, oboje po przejściach, oboje można powiedzieć z przeszłością, ale i teraźniejszością. Zacznijmy od mężczyzny. William, bo tak ma na imię, jest bardzo znanym pisarzem. Ma na swoim koncie już kilka znakomitych książek. Od pewnego czasu jednak nie tworzy. Jego życie zamknęło się z chwilą śmierci jego niedoszłej żony, narzeczonej, która odeszła nagle w bardzo młodym wieku. Od tego dnia William zamknął się w świecie żałoby, żalu, tęsknoty i rozpaczy. Jedynym jego towarzyszem jest pies. I tak mijają lata. William nie tworzy, nie pisze, unika ludzi, unika spotkań z rodziną. Żyje jak typowy samotnik. Właściwie wygatuje bardziej niż żyje. Mia to bardzo młoda dziewczyna, która ma 20 parę lat, skończone studia, a jej kariera zawodowa, chodzi tu o dziennikarstwo, zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Niestety, pewnego dnia Mia czuje się gorzej, trafia do szpitala i pada bardzo brutalna diagnoza. Mia musi walczyć ze śmiertelną chorobą. Te dwie postacie zetkną się ze sobą, bo mieszkają w różnych miastach, w różnych krajach, a los złączy ich ścieżki w bardzo pięknym miejscu w Grecji, na wyspie Zakynthos. Mia zawsze marzyła, żeby trafić na tą wyspę. William jedzie tam za namową wydawcy, który dopinguje go ze wszelkich sił, by ten stworzył kolejną książkę. Jak potoczą losy się tej pary, czy spełnią się ich marzenia, czy wszystko dobrze się ułoży, odsyłam Was do książki, nie chcąc już więcej nic zdradzać. Powiem tylko, że ta książka jest naprawdę świetna i czyta się ją jednym tchem. Jej akcja przez pewien okres czasu dzieje się w przepięknych scenerach na wyspie Zakynthos, która jest naprawdę uroczym zakątkiem. Ma wiele atrakcji turystycznych, oferuje bardzo wiele przebywającym na nią i o tym wszystkim autorka również napisała. Ona nas jakby oprowadziła po tej wyspie, dzięki temu, że towarzyszyliśmy dwójce bohaterów. Poznaliśmy wszelkie piękne oblicze tej wyspy. Ale ta książka to nie tylko piękna Grecja. To również książka, a przede wszystkim dla mnie, ta książka jest o spełnianiu marzeń i o życiu, takim normalnym, codziennym, realnym życiu, które nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Niekiedy to życie bywa brutalne i rzuca nam kłody pod nogi. Co wtedy? Czy można tak jak William zamknąć się w kokonie i przestać żyć, a zacząć wegetować? A może lepiej po prostu wziąć się z życiem za bary? Może lepiej pokochać je takie, jakie jest i walczyć o swoje szczęście i walczyć o realizację marzeń, o ich spełnianie? Czasem trzeba zaprzeć się samego siebie, stanąć obok i wyjść ze skorupy żalu, bólu. Trzeba walczyć o swoje marzenia. I właśnie o tym jest ta książka. To książka, która dodaje sił, gdy jest trudno. To książka, która pokazuje, że życie, nawet jeżeli jest trudne, może być piękne. To książka też o tym, żeby się nie poddawać, a przejść naprzód. Mimo wszystko, pomimo wszystko, właśnie wtedy, kiedy jest najtrudniej, żeby nie składać rąk i mówić, że nic się nie da. To książka również o miłości, o przyjaźni, o sile uczuć, o tym wszystkim, co drzemie w ludzkich duszach. Czyta się naprawdę rewelacyjnie, ta pozycja również wzrusza, przywołuje uśmiech na twarz, zachwyca. Jest to naprawdę świetna książka i właśnie tą książkę polecam Wam na urlop, na podróż, na popołudnie na działce. Przy niej się odstresujecie, ale i zastanowicie się nad tym, czym naprawdę jest życie i co można zrobić, żeby go lepiej przeżyć. Właśnie szczególnie wtedy, kiedy jest trudno. Tą książką otwieram cykl filmików Idealna książka na lato, w których będę starała się Wam polecić różne ciekawe lektury, które się idealnie sprawdzą podczas gorących letnich miesięcy. Życzę Wam, bo jeszcze to lato nie nadeszło, ale jesteśmy u jego progu,
abyście w trakcie ciepłych miesięcy poznali wiele słonecznych, pięknych książek. Ta na pewno sprawdzi się jako jedna z nich. Polecam Wam gorąco i chcę tutaj również powiedzieć, że link do pierwszej powieści tej autorki, do jej debiutanckiej książki, znajdziecie poniżej. Będzie to moja recenzja napisana na blogu jakiś czas temu, a książka nosi tytuł W cieniu lawendowych uliczek. Zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko i zaczytanego lata życzę. Pa, pa!